czołem, widzowie, ostatnio w Ostrowie Mazowieckiej otworzył się nowy kebab, gdzie nie podają chamskiej kuli mocy, tylko mięsiwo wołowo-baranie. No i po samym wyglądzie na obracającym się ruszcie, jak i skrojone, widać, że to coś lepszego. Zrobiłem przebitki mięsa, jak wyglądały kepsy kolegów, to je zamieszczę, a ja skupiłem się na bułce. Mięso wołowo-baranie sprowadzane jest aż z Rzeszowa, a jeżdżąc po lokalach w okolicy nie spotkałem się jeszcze z taką jakością. Zresztą w kebabie As, bo to w nim właśnie znajdujemy się dzisiaj, mówią o sobie jako wymiataczach kul mocy. Może coś się zmieni w końcu w mieście i więcej lokali zacznie dbać o brzuszki i podniebienia klientów, ale jest pewien minus. Cena. Bułka, którą zamówiłem, kosztowała 37 zł, dopłata do wołowo-baraniego w bułce to 7 zł, bo normalnie z kurczakiem kosztuje 30. Nie wiem, czy to nie za drogo jak na Ostrów, bo lokal znajduje się zaraz przy dworcu PKS. Miejsce ruchliwe, sporo uczniów podróżuje tamtędy ze szkoły do domu, ale czy takiego ucznia będzie stać wydać prawie 4 dyszki na kebaba? No nie wiem. Więcej minusów nie ma, bo mięso jest soczyste, trafiają się nieco twardsze kawałki, ale to właśnie jest mięso, a nie mielonka. Ja wziąłem z sosem mieszanym, w środku znajdował się sos jogurtowy z miodem jako ciekawostka. To zasłyszane od dyrekcji lokalu coś innego, ale ja wziąłem mieszany i poprosiłem o więcej ostrego i wiecie co? W mieszanym w końcu czuć moc, bo ostatnio w Pruszkowie na to narzekałem, szczególnie w ostatnim lokalu. Bułka chrupiąca, warzywa widać po ujęciach, jest świeżo, ja się najadłem i to ze smakiem i teraz to chyba najlepszy lokal z kebabem w Ostrowi, ale mieli też jakieś problemy, jak czytałem na fejsie, obsługa na początku nie ogarniała i szef musiał przyjść im doglądać interesu, bo podobnież jakieś pomyłki w zamówieniach były. Czynnik ludzki z czasem na pewno się poprawią. Co myślicie o tym lokalu? Dajcie znać, co sądzicie o cenie. Pozdro!